nie zawsze wyczuwają ten mały deszcz. A przepis nam mówi jasno, że jeżeli mamy zmniejszoną przejrzystość powietrza, musimy włączyć światła mijania. Także pamiętajmy o tym dla własnego bezpieczeństwa, żeby włączać światła mijania. No i drugie moje spostrzeżenie, znowu to samo, co w tydzień temu mówiłem, o tym samym, o kierunkowskazach. Wiem, brakuje słów. Brakuje słów, ale powiem moją sytuację. Jadę z kursantką, mamy zawracać na ulicy Warszawskiej. Ona zaczyna zwalniać przed tym miejscem do zawracania, czyli przed tym łącznikiem łączącym dwie jezdnie, nie włączając kierunkowskazu. Więc ja mówię do niej, że te pojazdy, które są za tobą, nie wiedzą, po co ty zwalniasz. Nie wiedzą, co ty chcesz zrobić. Czy ty masz jakiegoś pieszego przechodzącego przez jezdnię niewłaściwie? Czy ty masz jakąś przeszkodę na jezdni? Po co ty zwalniasz? Pokaż im, bądź czytelna dla nich. Za nami jechał samochód granatowy. Ja mówię, ten samochód za tobą nie wie, dlaczego ty zwalniasz. Uświadom go, pokaż mu. No, włączyła kierunkowskaz. Ja mówię, na pewno się zirytował ten kierowca tym, że ty nie włączyłaś tego kierunkowskazu. Co zrobił kierowca? W momencie, gdy zobaczył nasz kierunkowskaz, to, że będziemy jechali w lewo, to bez kierunkowskazu zmienił pas ruchu na prawy, a potem przejeżdżając obok nas, zmienił pas ruchu na lewy, również bez kierunkowskazu. Czyli pokazał pani kursantce, jak człowiek się czuje, prawda? Może jak się czuje, aczkolwiek albo był tak, nie wiem, że może nie trzeba tych kierunkowskazów, bo widział, że my nie mamy, to ja może... Ja tutaj wyczułam chęć nauki. Nauki, tak? Nauki, żeby pokazać kursantce, no jak właśnie się czuje kierowca, kiedy ten inny robi różne manewry, nie włączając kierunkowskazu. Tak, właśnie, że nie wiemy, nie, inni uczestnicy ruchu muszą widzieć wszystko, co my chcemy zrobić. Wiecie, pan, ja zakładam, że kierowcy są mądrzy. Są mądrzy i chcą i edukować. Tak jak pan edukuje innych i jest pan mądry. Z tą edukacją to jeszcze okej, z tym drugim to tam polemizował. Bywa się, bo mądrym się bywa, mądrym się nie jest cały czas. Mamy telefon, witamy, dzień dobry. Ho, 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 pani Mikołajowa, pani Bernadetko, nadal jest pani grzeczna. Witamy serdecznie, co dobrego? Co dobrego. Panie Tomku, czy pan był grzeczny? Ile pan trąbił ostatnio? Ja cały czas jestem grzeczny, a trąbię non stop. Pan Mikołaj obok jest, wrócił w nawiązaniu do tematu. Pytanie do pana Tomka. Tak. Stoimy na tym skrzyżowaniu. Stoję. Gotuje mi się tutaj. Przede mną stoi pan. Już omawialiśmy to, ale ja po prostu muszę koić nerwy. Proszę. Przede mną stoi pan. Stoimy na skrzyżowaniu, gdzie jest prosto i w lewo. Mhm. Ja jestem druga. Jest zielone. Ja mam kierunek, że skręcam w lewo. Mhm. Pan jedzie prosto, prosto, prosto. Ja już się... No bo jedzie prosto, prawda? No to już pani... skręca... I jak skręcił już, no to włączył ten kierunek. Proszę o spokojne wytłumaczenie, dlaczego nie mogę trąbić. Mogę. Pan Tomek, mogę. Pani mogę. Może pani, pan oczywiście. Mikołaj, jest... Tak samo, pan Mikołaj już po prostu jak jedzie tymi saniami, to te jego renifery dostają spazmów. No, ja się nie dziękujemy dziwię wcale serdecznie za ten telefon. Więc może pani trąbić, dlatego że ten przed panią stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, tak? On sugeruje pani, że pojedzie prosto, więc pani go, pojazd jadący prosto, pani próbuje wyprzedzić z lewej strony, no bo skoro jedzie prosto, to pani jedzie szybciej od niego, bo chce pani jechać w lewo, a on w ostatniej chwili włącza kierunkowskaz, też jedzie w lewo, więc on zagraża w bezpieczeństwie ruchu drogowego. No jak najbardziej należy trąbić w takiej sytuacji. Powiem może panu, to wyedukuje tego że pana. Że bliska mi osoba boi się trąbić. Pytam, dlaczego boisz się trąbić? On mówi, bo uczyli, że nie wolno. Jak nie wolno? Trzeba. W momencie bezpośredniego zagrożenia trzeba. Kiedy jest bezpośrednie zagrożenie? Jeżeli jedziemy, załóżmy, autem. Jedziemy, niech będzie jałowego, tak? I auta wyjeżdżają nam z parkingu. Przecież one nas nie widzą. Tam samochody są poparkowane jeden obok drugiego. Jeżeli ten samochód wyjeżdża, nas nie widzi, nasz sygnał dźwiękowy, jeżeli my go użyjemy, spowoduje to, że on się zatrzyma, prawda? On nie będzie wiedział, czy to na niego, czy nie na niego, ale on na pewno zatrzyma się i zacznie się rozglądać. Więc nie czekamy na zdarzenie, tylko wyprzedzamy to myślami. Tak jak mówiłem wcześniej o tej pani, która widziała pojazd cofający i czekała, że on się zatrzyma, bo on ją widzi, ona stała na jego drodze, jak on cofał. I też nie zatrąbiła. Gdyby zatrąbiła, pan by się zatrzymał, rozejrzał, o kurczę, coś za mną stoi, nie mogę cofać dalej, albo pojadę do przodu, albo coś tam wymyślimy. A ta pani czekała, mówi, na pewno mnie widzi, to na pewno we mnie nie wjedzie. No i wjechał, bo nie zatrąbiła. Trzeba trąbić. A propos kierunkowskazów, pani Ewelina napisała, brak włączonego kierunkowskazu, bo pod naszym postem
postem na ten temat, że będziemy rozmawiać dziś o irytujących zachowaniach kierowców, więc panią Ewelinę irytuje właśnie brak włączonego kierunkowskazu przy wyjeździe z ronda. Omawialiśmy tę kwestię w ubiegłym tygodniu. Bardzo irytujące. W ogóle wyprzedzanie, omijanie bez informowania kierunkowskazem. Tak. Może tak powiemy, jak mówi przepis. Przepis mówi, że mamy włączyć kierunkowskaz w dwóch sytuacjach. Jeżeli zmieniamy pas ruchu lub kierunek jazdy. Jeżeli jedziemy w lewo lub w prawo, włączamy kierunkowskaz. Nieważne, czy jedziemy główną w lewo czy w prawo, czy jedziemy główną czy podporządkowaną. Jeżeli w lewo, w prawo, to na pewno trzeba włączyć kierunkowskaz. Jeżeli omijamy jakiś pojazd albo jakąś przeszkodę, przepis mówi, że mamy zachować bezpieczną odległość od tej przeszkody lub tego pojazdu. Więc jeżeli przekraczamy oś jezdni, włączamy kierunkowskaz. Kiedy jeszcze go włączamy? Włączamy go zawsze wtedy, żeby być czytelnym dla innych uczestników ruchu. Na przykład, jeżeli jedziemy i chcemy zatrzymać się przy prawej krawędzi, nie zmieniamy pasa ruchu, nie zmieniamy kierunku jazdy, ale jeżeli będziemy hamowali do prawej krawędzi bez kierunkowskazu, to pojazd za nami będzie myślał, nie wiem co, czemu on hamuje, czemu zwalnia, czy ma pieszego przed sobą, którego ja nie widzę, czy ma psa, czy ma dziurę w asfalcie, czy co się dzieje, dlaczego on zwalnia i będzie zwalniał za nami. Jeżeli zobaczy ten kierunkowskaz, który włączamy grzecznościowo zupełnie, bo przepis mówi, że tylko włączamy, powtórzę, zmieniając pas ruchu albo kierunek jazdy, więc jeżeli włączymy ten kierunkowskaz grzecznościowo, że robimy coś do prawej, no to ten za nami jadący będzie myślał sobie albo staniemy przy prawej krawędzi, albo skręcimy gdzieś w prawo w jakiś wjazd, powiedzmy na posesję, albo staniemy prawym bokiem na chodniku, prawda? Czyli zrobimy coś w prawo i wówczas on reaguje, włącza lewy kierunkowskaz, nas wyprzedza. I już. Też, czyli używanie kierunkowskazów to też jest obowiązek kierowców. No oczywiście. No i jeszcze ważne, żeby wspomnieć, że mamy je włączać zawczasu i zdecydowanie. Co znaczy zawczasu? Wcześniej, zanim wykonamy manewr. Przepisy nie mówią jasno, kiedy przed skrzyżowaniem, zawczasu. No tak, żeby to sens miało, O właśnie, tak jest. Ja kursantom mówię mniej więcej 30-50 metrów od skrzyżowania powinniśmy włączyć kierunkowskaz, żeby być czytelny. Bo jeżeli włączymy ten kierunkowskaz 200 metrów przed skrzyżowaniem, no to każdy, kto na nas patrzy, pomyśli sobie, pewnie zapomniał wyłączyć kiedyś tam i jedzie na tym kierunkowskazie, więc nie wiadomo, gdzie my pojedziemy. No czasami zbyt wczesne włączenie kierunkowskazu wprowadza w błąd. Oczywiście. Po prostu. No może być jeszcze jakiś wcześniej wyjazd jakiś, tak. Jakiś wjazd, nie wiem, na posesję do jakiegoś obiektu przydrożnego, że możemy wprowadzić kogoś w błąd, to stamtąd wyjeżdża, a my mamy kierunkowskaz zbyt wcześnie włączony. Wczoraj ktoś chciał mnie wprowadzić w taki błąd, ale się nie dałam, bo za wcześnie włączył kierunkowskaz, ale pomyślałam, ty na pewno tu nie skręcisz, tylko skręcisz dalej. Trzeba wyczekałam. Być czujnym, tak, trzeba być czujnym. Pan wie, że ja jestem czujna. Wiem. Trzeba być czujnym. Czuwaj. Trzeba być czujnym, dlatego trzeba patrzeć na zachowanie kierowcy. Jeżeli kierowca włączył kierunkowskaz, a nie zwalnia, no to wiadomo, że on tutaj nie będzie zjeżdżał, prawda? Jeżeli włączył kierunkowskaz, a głowa jego się nie porusza, nie patrzy, nie obserwuje, to znaczy, że on chce jeszcze dalej do przodu gdzieś tam jechać. Trzeba ich bardzo uważnie obserwować. Padnę z tą głową. Głowa, ręce na kierownicy jak układa, to wszystko na to trzeba patrzeć. To jest taka psychologia jazdy. No jest psychologia jazdy samochodem. Obserwacja może, psycholog.